4 i w związku z tym przy dwóch remisach w grupie wychodzi na prowadzenie w grupie C. Za moment rozpoczną się na boisku drugim i trzecim pozostałe dwa spotkania drugiej kolejki grupy A. Jest Janek, szybciej decyzja, leży kontra! Zopnij turbę! Ziemia, decyzja. Brawo. Dobry ustawki sobie teraz. Nie zostaje, styczka nie sobie zostanie. Skrzydłowi mogą na linii sobie być. Spokojnie, spokojnie. Turbo nie za wysoko, odcinaj, bo tutaj zobacz, 10, turbo! Rozpoczynają się dwa pozostałe spotkania w grupie A, więc na boisku drugim Mosir gra z drużyną Wisły Puławy, na boisku trzecim Legia Sokarskus gra z drużyną Stominu Olsztyn. Brawo, brawo, brawo! Styka linia boczna. Prowadzę, prowadzę. Panowie, pobudzamy się w ruchu, jesteśmy, bo na stojąco wszystko na razie. Zaskaki, zaskaki!
Pierwsza bramka dla drużyny Mosiru, 1-0, strzelcem bramki Igor Przyborowski. Mamy pierwszą bramkę na boisku, numer 1, gol dla Znicza Poduszków, który prowadzi 1-0 z bardzo się patrzmy o to teraz! Powiem, się! I to są właśnie te sytuacje, których później zabraknie! I tylko pretensje do siebie wzajemne! Jeszcze plecy ma. Aż tak krzyczę ci plecy, musisz tą pojedynkę podziewać. Turbo. Turbo na latach przyczynko. Tak sam jesteś. Na ich trzech. Jasne, jasne, jasne!
3-0 dla Mucilu, bramkę zdobył Artur Zarzycki. Czwarta bramka dla drużyny Mosiru i hat-tricka skompletował Igor Przyborowski, a więc Mosir prowadzi 4-0 z Wisłą Puławy. 3 gole Igora Przyborowskiego. Wszyscy podejdźcie, a nie jeden będzie ganiał, bo to bez sensu. Druga bramka na boisku numer 3. Drużyna Stomilu Olsztyn prowadzi z Legia Soccer Schools 2-0. Numer 1, drużyna Znicza prowadzi 2-0 z Markowią Marki.
go nie zawołasz? On musi grać z obroń, to musi na dobrej pozycji. Do przodu grajmy. Czemu nie chcemy grać do przodu? Spotkań z grupy A do gry przygotowują się drużyny z grupy B. Na boisku pierwszy wstęp Pogoń Siedlce zagra z Motorem Lublin. Na boisku drugi Fiesta Wilczki zagra z drużyną Krakowyłki. Natomiast na boisku trzeci Parasol Wrocław zagra z zespołem Akademii Piłkarskiej Piotra Rejsa. To po zakończeniu drugiej kolejki w grupie A. Piękna bramka dla zespołu Markowi i 2-1 na boisku numer 1. Boczna Filip, Waszka ruch. Dobra gra? Za łatwo, Kacpi, za łatwo! Brawo. Kacpi z sercem, życiem. Za Kacpiemy, dawa, chodź Kacpi. Mocniej tu trzeba zaatakować, a ja nie tylko sobie na biegu. Dawaj mocno! To jest na lewym! To jest na lewym! To gdzie on jest teraz?
Dlaczego poszły do obrony? Do piły! Jeszcze! Brawo! Jeszcze! Blisko trzeciej bramki zespół Stomilu Łącznik jest wyznaniem boisku numer 1 w meczu dwóch drużyn, które liderowały przed tą kolejką. Z Lisz Pruszków w tym momencie już remisuje po bramce dla Markowi. 2-2 na pierwszym boisku. Do przodu, odważnie gra! Nie lataj teraz! Niżej! Nie lataj! Niżej, Filip! Medi, koncentracja! Koncentracja teraz tutaj! Czwarta bramka dla Stomilu Olsztyn. Pięknym strzałem polisał się Michał Janek, a więc Stomil prowadzi 4-0 z Legia Soccer Schools. Końcówka, cofnij Filip, cofaj! Filip! Cofnij! Waszka, cofnij, bo nie odcinacie! Szybkie piłka! Po co brałeś w kierunku? Co tutaj? Cofamy turbo! Ale nie zeszło szybciej! Zeszło nie ma! Brawo, Tomek! Właśnie o to chodzi! Turbo zdrowa, żeby nie musiał przyjmować! Nasza pizza od dachu! Dawaj, dawaj, Beduin, zrywaj!